Dzień dobry Państwu. Przez całe lata mówiłem o tym, że musimy mieć niskie i proste podatki, że bardzo chciałbym, żebyśmy żyli w państwie, gdzie każdy wie jaki ma zapłacić podatek, żeby podatki były sprawiedliwe. Żeby każdy płacił podobnej wysokości podatek żeby nie było tak jak teraz, że ten kto ma dobrych doradców podatkowych, to płaci niższe podatki ten który nie ma doradców podatkowych to płaci wyższe podatki. Ten kto sobie wylobował jakąś ulgę czy też jakąś lukę czy też jakąś dziurę, to płaci niższe podatki a ten kto sobie nie wylobował takiej ulgi, to znowu płaci wysok Podatki. To wszystko nie ma żadnego sensu. I nadszedł ten dzień, kiedy wreszcie mogę zaprezentować Państwu. Proste i niskie podatki, a w szczególności prostą i niską ustawę o. Znaczy ustawa jest prosta, ale ma niską stawkę podatku od osób fizycznych. Dla porównania, żebyście Państwo zrozumieli, z jak wielkim wyzwaniem się tutaj mierzyliśmy i jak dużo było do roboty. Ustawa o podatku dochodowym, która weszła na początku lat 90., miała zaledwie 40 stron. Po 30 latach komplikowania jej, dodawania nowych ulg, nowych zwolnień, nowych jakichś dziwnych treści do łatania dziur, do odrzucania różnego rodzaju wydatków jako kosztów uzyskania przychodu, ten potwór urósł do ponad 500 stron. Obecnie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie mówimy tutaj o spółkach, nie mówimy tu o korporacjach, tylko o zwyczajnych Polakach zarabiających na życie i płacących podatek dochodowy liczy, proszę Państwa, ponad. 500 stron. Ta ustawa o podatku dochodowym obecnie została podzielona na dwie ustawy. Pierwsza o podatku dochodowym od osób fizycznych, ona ma 410 stron, i druga o podatku ryczałtowym, który płacą niektórzy przedsiębiorcy, która ma grubo ponad 100 stron, razem 500 stron z hakiem. 500 stron, które trzeba przeczytać, żeby wiedzieć jaki podatek należy zapłacić w Polsce. Te dwie ustawy dotyczą emerytów, dotyczą młodych ludzi, dotyczą ludzi na umowie o dzieło, umowie o pracę, umowie o zlecenie na jakimś kontrakcie menedżerskim, ludzi grających na giełdzie, mających kryptowaluty, mający działalność gospodarczą, spółkę jawną, spółkę partnerską, czy co tam jeszcze sobie chcą. I wszyscy muszą przejrzeć przez... 500 stron podatku dochodowego, gdzie na dobrych 20 stronach przeczytamy, co nie jest kosztem uzyskania przychodu, na kolejnych 20, co jest kosztem uzyskania przychodu, co jest przychodem. Mnóstwo stron na jakieś ulgi nikomu niepotrzebne, na jakieś wyłączenia, zwolnienia, na mnóstwo zbędnych przepisów. I my wzięliśmy tą ustawę, pocięliśmy ją na kawałki, na razie na trzy kawałki i znacząco odchudziliśmy ustawy, o których będę mówił, które za chwilę Państwu prezentuję, możecie znaleźć pod tym linkiem, który tutaj pojawia się na ekranie, który możecie też znaleźć w opisie tego filmu. Umieściliśmy te ustawy, proszę Państwa, na GitHubie. To dosyć niecodzienne podejście. Normalnie ustawy są prezentowane gdzieś w PDF-ach w internecie i można sobie w ramach konsultacji społecznej metodą ze średniowiecza wysłać pisemnie swoją opinię na temat takiej ustawy. No natomiast My już nie żyjemy w średniowieczu. Technika poszła trochę do przodu. Ludzkość wymyśliła samochody, samoloty, rakiety. Możemy w kosmos sobie teraz lecić, więc nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby konsultacje odbywały się jak w średniowieczu, będą się odbywały jak w roku 2023. Czyli wrzuciliśmy te treści. Do GitHuba i każdy z Was może tam sobie je skomentować, może nam pomóc. Liczymy bardzo na komentarze ekspertów, ponieważ jak się tworzy prawo podatkowe, a w szczególności podatek dochodowy, który ze swej natury nie może być zbyt prosty, bo nikt by go nie płacił, to pojawiają się różnego rodzaju błędy. I my oczywiście błędy, nieomylnie nie jesteśmy i jakieś błędy mogliśmy popełnić. Stąd wielki apel. Potraktujcie to Państwo jako wersję roboczą, zanim dopiero. Zgłosimy to do Sejmu po wyborach. Jestem otwarty na konstruktywną krytykę. Z jednej rzeczy tylko nie zejdę. Ta ustawa dalej ma być prosta. I stawki mają być niskie. Ta sprawa jest absolutnie nienegocjowalna. To jest cel mojej obecności w polityce, żeby wprowadzić niskie i proste podatki. Więc w życiu nie będę proponował skomplikowanych i wysokich podatków. To się po prostu nie wydarzy. Jeżeli ktoś będzie do tej ustawy chciał dodać 100 stron bzdur, to to już nie będzie ta ustawa. Ta ustawa ma być krótka i prosta i taka będzie. Natomiast jeżeli są jakieś ciekawe komentarze, uwagi, jeżeli o czymś zapomnieliśmy, jeżeli o czymś nie pomyśleliśmy, jesteśmy bardzo otwarci i zachęcamy do konstruktywnej krytyki zwłaszcza specjalistów, zwłaszcza doradców podatkowych, zwłaszcza radców prawnych zajmujących się podatkami, zwłaszcza nawet pracowników Ministerstwa Finansów, którzy być może będą chcieli nam coś podpowiedzieć, skorzystać ze swojego bogatego doświadczenia wprowadzenia nowego prawa podatkowego. Wprawdzie wy akurat macie olbrzymie doświadczenie we wprowadzaniu skomplikowanych i wysokich podatków, ale być może coś tam o prostych i niskich też wiecie, to sobie wtedy przypomnijcie i dajcie nam znać. Z chęcią wasze uwagi również uwzględnimy te trzy prościutkie i krótkie ustawy, zaraz powiem jak proste i jak krótkie, które możecie sobie przeczytać na GitHubie, link jeszcze raz tutaj na ekranie oraz w opisie do tego filmu, stały stworzone przez zespół ekspertów z kancelarii Mencen. Tu przede wszystkim gratulacje oraz krytyka, jeżeli jakaś się pojawi, powinny przy, przysługiwać mecenasowi Aleksandrowi Serwińskiemu oraz mecenasowi Bartoszowi Przybyszowi, których obu bardzo serdecznie pozdrawiam, którzy ostatnie kilka miesięcy życia poświęcili na pracę nad tymi właśnie ustawami. Mamy zebranych mnóstwo analiz z biura analiz sejmowych, mamy mnóstwo interpelacji, mnóstwo zapytań o dane chociażby do Ministerstwa Finansów, więc te ustawy nie wzięły się znikąd. To było dosyć dużo. Dużo pracy eksperckiej. Konsultowaliśmy je z różnymi zewnętrznymi ekspertami, tak, żeby były możliwie dobre, ale wiadomo, zawsze mogą być jakieś błędy, więc jeszcze raz powtarzam, to jest wersja robocza, wersja demo, wersja beta, nazwijmy ją jak tylko chcemy. Jesteśmy otwarci na uwagi krytyczne. I teraz do rzeczy, bo. To każdy może sobie porównać, że jest zupełnie oczywiste, że ta ustawa jest dużo gorsza od tych ustaw. To teraz Wam powiem, czemu jest jeszcze gorsza niż Wam się wydaje, a czemu te ustawy są jeszcze lepsze niż Wam się wydaje. Pierwsza rzecz: z trzech ustaw zrobiliśmy, z dwóch ustaw zrobiliśmy trzy, to znaczy, pierwsza ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pod tą ustawę podlegają wszyscy ci, którzy osiągają w Polsce dochody, ale nie z działalności gospodarczej i nie z kapitałów pieniężnych. Czyli jeżeli macie umowę o pracę, umowę o dzieło, umowę zlecenie, jeżeli sprzedajecie dom albo mieszkanie, sprzedajecie rower, zajmujecie się zwyczajną pracą zarobkową, którą się zajmuje 90 parę procent Polaków, to ta ustawa jest dla Was. Zapominacie o liczącej ponad 400 stron ustawie o podatku dochodowym, od osób fizycznych i te 8 stron jest dla Was. 8 stron. To można by w podstawówce dodawać dzieciom do przeczytania. Tak jest prosto zapisane te 8 stron. Druga ustawa o podatku dochodowym od kapitałów pieniężnych. Jeżeli inwestujecie na giełdzie, kupujecie akcje, zawieracie kontrakty terminowe, kupujecie kryptowaluty, macie jakieś oszczędności, odsetki na przykład, podlegacie pod tą ustawę. Ta ustawa jest już trochę bardziej skomplikowana, przyznaję, i jest trochę dłuższa, dlatego że masz, proszę Państwa, 9 stron. No To trochę dużo więcej, zwłaszcza w procentach, niż 8 stron, więc to już jest bardziej złożone prawo podatkowe, no ale też materia jest troszeczkę inna. Więc jak inwestujecie na giełdzie, macie odsetki czy Różnego tego rodzaju rzeczy. Dziewięciostronicowa ustawa o podatku dochodowym jest dla Was. No i najważniejsza z mojego punktu widzenia rzecz, jeżeli jesteście przedsiębiorcą, prowadzicie jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, jawną, partnerską, jeżeli jesteście Przedsiębiorcami. To obecnie macie 400 ileś stron ustawy o podatku dochodowym, alternatywnie 100 kilkadziesiąt stron ustawy o ryczałcie, a od nas macie 25 stron. Trzy razy więcej niż dla ludzi nieprowadzących działalności gospodarczej, ale materia jeszcze dużo bardziej złożona. Natomiast to jest tylko 25 stron, z czego połowa jest tylko i wyłącznie z tego powodu, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej i musimy tutaj wdrażać niektóre przepisy unijne, w związku z czym z bólem serca je wdrażamy. Wdrożyliśmy, a że zajmują one prawie połowę tej ustawy, to zmieścilibyśmy się spokojnie na 12 stronach, więc nie byłoby tak źle, ale niestety Unia Europejska zmusza nas do tego, żeby ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą miała aż 25 stron, z czego połowa dzięki Brukseli również serdecznie pozdrawiamy. I teraz Powiem jakie są najważniejsze założenia tych ustaw i co je tutaj łączy zanim przejdę do omawiania szczegółowych rozwiązań. Pierwsza i najważniejsza rzecz. Naszym celem strategicznym było to, żeby to prawo podatkowe było proste, żeby przepisów było jak najmniej. No i za Przyjęciem, po przyjęciu tej strategii, no to musieliśmy się zmierzyć z jej konsekwencjami, a konsekwencje były takie, że obecnie, tak jak mówiłem na samym początku, część ludzi płaci takie podatki, część takie, część takie, a część to w ogóle tych podatków nie płaci. Tu myśl była taka, żeby to trochę usprawiedliwić, żeby to wyrównać, skoro wyrównaliśmy, no to ci, którzy byli niesprawiedliwie obciążani wysokimi podatkami, to będą mieli je niższe. A ci, którzy mieli metody na to, żeby w ogóle tych podatków nie płacić albo płacić naprawdę bardzo niskie, to będą mieli troszeczkę wyższe, to trzeba było wyrównać, tak, żeby było trochę więcej sprawiedliwości, trochę więcej prostoty, bo podatki muszą być proste i niskie, ale również wypadałoby, żeby były sprawiedliwe i te są dużo bardziej sprawiedliwe niż te, które były do tej pory. Bo musicie państwo wiedzieć, że dzięki temu bardzo skomplikowanemu systemowi, mnóstwa ulg, mnóstwa zwolnień, mnóstwa wyłączeń, mnóstwa luk oraz mnóstwo zakazów i mnóstwo przepisów podwyższających komuś podatki. Było bardzo niesprawiedliwie, było skomplikowanie. Natomiast jak się to wyrówna, jak się to uprości, to prawo podatkowe będzie prostsze. No ale nie będzie luk. W związku z czym nie będzie z czego korzystać. Więc to jest zła wiadomość dla wszystkich ludzi którzy zajmują się zawodowo tym, żeby ktoś płacił niższe podatki. W szczególności to jest zła wiadomość dla wszystkich ludzi zajmujących się doradztwem podatkowym. Jak to wejdzie, a zrobię wszystko, żeby to weszło, będziemy wszyscy mieli znacznie mniej pracy, bo ludzie przestaną nas tak potrzebować, bo będą mieli niskie podatki bez naszej pomocy, bo nie będzie tych wszystkich ulg, tych wszystkich luk, tych wszystkich wyłączeń i przepisy będą prostsze i sprawiedliwsze. Więc ktoś może się poczuć poszkodowany. Ktoś może stwierdzić, że jak się te proste i niskie podatki wprowadzi, to on zapłaci troszeczkę więcej. Trudno. To podatki nie są po to, żeby tu Jaś czy Staś czy Marysia płacili niższe podatki, tylko żeby każdy płacił niższe podatki, żeby było bardziej sprawiedliwe. Więc od razu uprzedzam, nie każdy musi być zadowolony, chodzi o to, żeby system był prosty, a nie to, żeby jedna konkretna osoba, jedna konkretna branża, czy jeden konkretny doradca mieli z tego więcej pieniędzy. To nie był mój cel. I przechodzimy do omawiania tych Trzech ustaw. Mam tutaj swoje takie podsumowanie, żebym się przypadkiem nie zgubił, bo tych zmian będzie dużo. Postaram się te zmiany opisywać w takiej kolejności, żeby zacząć od takich rzeczy najważniejszych, dotyczących największej liczby podatników i też najprostszych, takich najłatwiejszych do zrozumienia, a pod koniec będą takie zmiany bardzo szczegółowe, bardzo fachowe, dotyczące szczególnych sytuacji lub interesujące tak naprawdę fachowców, specjalistów prawa podatkowego. Więc pierwszym założeniem, które mamy, jest takie, że dzielimy opodatkowanie co do na dwie grupy. Pierwsza to są te dochody kapitałowe, mówiłem giełda, jakieś tam odsetki, różnego rodzaju inne rzeczy, które będą podlegały podstawkę 19%. I druga grupa opodatkowania to umowy o pracę, zlecenie, dzieło, kontrakty menedżerskie, wynagrodzenia prezesów, konkurentów, pełnomocników, przedsiębiorców i wszystkich innych ludzi. To jest druga grupa opodatkowania. I teraz wszyscy, którzy zajmują się tymi inwestacjami na giełdzie, mają dochody kapitałowe, instrumenty finansowe, kryptowaluty itd. zostawiamy 19% stawkę i nie ma tam kwoty wolnej. Jest mniej więcej tak jak teraz. Natomiast dla wszystkich innych rodzajów dochodu, tych wynikających z pracy, a nie z kapitału, wprowadzamy generalną zasadę, od której będzie jeden wyjątek, że stawka podatku wynosi 12%. Plus mamy wysoką kwotę wolną od podatku. I teraz przechodząc do szczegółów. Kwota wolna od podatku. Przez całe lata w Polsce mieliśmy Bitwy i zmagania i przekonywanie rządu, że kwota wolna od podatku na poziomie 3000 zł w roku 2020, 2020 to jest pewna patologia. Że nawet w Afryce, w biednych krajach mają wyższą kwotę od podatku niż w Polsce i coś z tym trzeba zrobić. No i na szczęście niedawno udało coś się coś z tym zrobić i kwota wzrosła do 30 tysięcy złotych. Jest wreszcie na cywilizowanym poziomie, ale mamy kilkunastoprocentową inflację. Co oznacza, że ta kwota z każdym kolejnym rokiem będzie znaczyła coraz mniej. Jeżeli postępy w zwalczaniu inflacji się utrzymają, to niedługo te 30 tysięcy to będzie na poziomie tych 3 tysięcy, kiedy one zostały wprowadzone. Więc jest to zły pomysł, żeby ją trzymać na stałym poziomie. Nasza propozycja jest inna. Obecnie, jak z doświadczenia wiemy, rząd ma olbrzymie problemy, żeby podnieść kwotę wolną od podatku, a nie ma absolutnie żadnych problemów, żeby podnosić minimalne wynagrodzenie za pracę. To jest pierwsze spostrzeżenie. Drugie spostrzeżenie jest takie, że rząd mówi ustami swoich przedstawicieli, że to jest niegodziwe płacić komuś poniżej płacy minimalnej. Z czego ja wy wnioskuję, że skoro niegodziwe jest komuś płacenie poniżej płacy minimalnej, to tym bardziej niegodziwe jest zabieranie komuś tego w pieniądzu, pieniędzy mu zabieranie, opodatkowywanie dochodów poniżej płacy minimalnej. Stąd ta ustawa zawiera. Założenie, że kwota wolna od podatku w podatku dochodowym jest ustalona na poziomie dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czyli jeżeli co roku minimalne wynagrodzenie za pracę rośnie, to kwota wolna od podatku rośnie razem z tym. I wtedy rządzący mają problem, co tu podnosić, co tu nie podnosić, bo w tym momencie zarabiają na podnoszeniu płacy minimalnej, bo od większej kwoty biorą podatki, biorą z tego ZUS, a nic to ich nie kosztuje. No a teraz będzie ich kosztowało, bo kwota wolna od podatku również... Będzie rosła. Dotyczy to zarówno dochodów z działalności gospodarczej, jak i dochodów z pracy. I z umowy, zlecenie, dzieła, z wszystkich tych innych umów. Drugie założenie. Likwidujemy drugi próg podatkowy. Nasz podatek ma być po przekroczeniu tej kwoty wolnej od podatku liniowy. Czy ktoś zarabia tam 10 tysięcy złotych miesięcznie, czy 15, czy 20, nie wchodzi w drugi próg podatkowy, bo nie ma drugiego progu podatkowego. Uważamy, że głęboko niesprawiedliwe jest progresywne opodatkowanie dochodów ludzi. Czy ktoś zarabia więcej, jeżeli podatek mamy taki jak tutaj liniowy, ale z kwotą wolną, to i tak płaci więcej, bo 12% od miliona to jest znacznie, Znacznie więcej niż 12% od 10 tysięcy, i przyjmujemy to założenie. Nie ma kwoty wolnej od podatku. kwota wolna jest, nie ma drugiego progu podatkowego. I teraz. Ktoś może powiedzieć, że to bardzo niesprawiedliwe, bo ci ludzie tak dużo zarabiają i nie będą teraz musieli płacić wysokich podatków. No proszę Państwa, no świat niestety wygląda inaczej. Jeżeli ktoś zarabia dużo, to on nie płaci drugiego progu podatkowego, on nie płaci tych 32% podatku, plus 4% daniny solidarnościowej, co nam daje z 36, plus 9% składki zdrowotnej, co nam daje 45%, jeżeli dobrze liczę. Nie! On i tak przechodzi na działalność gospodarczą, albo ma podatek. Z dywidendy albo z ryczałtu, albo w ogóle 8,5% płaci. Jeżeli ktoś wchodzi w drugi próg podatkowy, to najprawdopodobniej jest pracownikiem spółki skarbu państwa, jakiegoś ministerstwa, agendy, szpitalu, sądu i tak pracuje dla państwa w ten czy inny sposób. W prywatnym biznesie, co do zasady, ludzie nie chcą płacić tak wysokich podatków i ich nie płacą. Więc obecny system jest po prostu nieefektywny. On prowadzi do naprawdę wysokiego opodatkowania klasy średniej, którzy są zmuszeni płacić te podatki, a ludzie zarabiający naprawdę duże pieniądze i tak nie płacą drugiego progu podatkowego. To nie jest dla nich. Więc ja nie jestem za utrzymywaniem tej fikcji i podatkowym łupieniem klasy średniej. Chciałbym, żeby klasa średnia nie płaciła wyższych podatków niż osoby najbogatsze. Niech jedni i drudzy płacą dokładnie takie same podatki, czyli nie ma drugiego progu podatkowego. Stawka jest 0 do kwoty wolnej od podatku równej 12 minimalnego wynagrodzenia za pracę, powyżej tego 12% i na działalności gospodarczej, i na umowie o pracę, umowie zlecenie bez znaczenia. Kolejne rzeczy, które tutaj wprowadziliśmy. Mamy na przykład obecnie, to jest detal, ale istotny dla wielu ludzi, mamy obecnie spory. W sądach. Co z opieką naprzemienną w kontekście ulgi dla samotnie wychowujących dzieci rodziców? Czy jak tacy rodzice się rozwiedli, rozstali i dalej naprzemiennie opiekują się dzieckiem, to który z nich może korzystać z tej ulgi? albo może nikt nie może korzystać? Tutaj wybraliśmy salon monowe rozwiązanie. Rozwiązaliśmy ten problem tak, żeby sądy nie musiały się nim zajmować i będą mogli oboje rodzice korzystać z tej ulgi, ale po połowie. Co podzielili się opieką nad dzieckiem, to dzielą się też ulgą. Podatkową z tym związaną. Kolejny postulat to likwidacja, znaczy postulat wprowadzony tutaj. Likwidacja daniny solidarnościowej, która, jak mówiłem, jest ostatnio dla chętnych. Jak ktoś chce, to ją płaci. Jak ktoś nie chce, to jej nie płaci. Chętnych zbyt wielu nie ma, więc fikcji nie ma co utrzymywać. Kolejna rzecz to sprawiliśmy, żeby wreszcie znowu nie było wątpliwości, bo większość z Państwa wie, jakie może płacić podatki, wie, czy może założyć działalność gospodarczą, czy nie może, a niektórzy nie wiedzą, na przykład sportowcy. I artyści. Mieliśmy mnóstwo spraw w sądach, gdzie ktoś komuś próbował udowodnić, że sportowiec to nie może prowadzić działalności gospodarczej, bo to jest jakaś działalność wykonywana osobiście, czy w ogóle jakaś jeszcze inna działalność, bez znaczenia. Wprost jest wpisane, jesteś sportowcem, jesteś artystą, możesz, jeżeli chcesz prowadzić działalność gospodarczą, państwo nie będzie się o to awanturować, nie będzie ci robić żadnych problemów. Kończymy z tymi sporami, idziemy do przodu. Niech sportowcy grają w piłkę, a nie zajmują się podatkami. Dalej. Jedna z nielicznych ulg, którą zostawiliśmy. Ulga dla młodych, to znaczy osoby do 26 roku życia, obecnie do pewnej kwoty 85 tysięcy złotych plus tam 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, nie muszą płacić podatku dochodowego. Bardzo dobrze. Ktoś wchodzi na rynek pracy, musi zebrać wiedzę, musi zebrać doświadczenie, musi się czegoś nauczyć, musi się ustawić, musi oszczędzić pieniądze na wkład własny na mieszkanie. To nie jest moment, żeby państwo go łupiło podatkami. Mam nadzieję, że państwo się ze mną zgadzacie. Natomiast Obecna ulga nie dotyczy na przykład młodych przedsiębiorców mających jednoosobową działalność gospodarczą, którzy ten podatek muszą płacić. Oni też muszą zebrać wiedzę, muszą zebrać doświadczenie, muszą oszczędzić na wkład własny, ale państwo ich już chce łupić podatkami zupełnie niepotrzebnie. A ci przedsiębiorcy oczywiście są w stanie i tak skorzystać z swojej ulgi, bo sobie zawiązują spółkę ZO. W tej spółce ZO są na umowie zleceniu, od której już nie ma podatku dochodowego, i tak z tej ulgi korzystają, ale po drodze zarabia doradca, zarabia księgowy, który musi prowadzić tą, tą spółkę. Koniec z tym. Jeżeli jesteś jednoosobowym przedsiębiorcą, masz mniej niż 26 lat, również nie płacisz podatku dochodowego do tej kwoty wolnej, do tych 85 tysięcy złotych. Nikt, nikt cię nie zmusza do niepotrzebnego zakładania spółki. Zo. Upraszczamy ten przepis, rozszerzamy tą ulgę. Nie można karać młodych ludzi za to, że są przedsiębiorczy, za to, że odważyli się założyć działalność gospodarczą w wieku, w którym mało kto o tym myśli. Kolejna rzecz. Tym razem w ustawie o tych dochodach od kapitałów pieniężnych. Zapowiadałem już to nieraz i to jest konsekwencja moich zapowiedzi, że jak zostanę ministrem finansów, to pierwszego dnia rozporządzeniem zaniecham poboru podatku od odsetek z lokat lub obligacji państwowych z waszych oszczędności emerytalnych również. Dlaczego? Ponieważ przy tak wysokiej inflacji jest to podatek od straty, bo nikt z lokaty nie zdobędzie więcej tych odsetek niż inflacja zabiera mu od jego kapitału, więc ktoś taki i tak ponosi straty, jeszcze państwo chcą dalej łupić tym podatkiem i zabierać mu jeszcze więcej. Po co? Nie opodatkowujmy straty, nie opodatkowujmy inflacji, państwo nie powinno zarabiać na inflacji, zwalniamy ustawowo te dochody z podatku dochodowego. Płaciłeś swoje ciężko zarobione, już wcześniej opodatkowane pieniądze na konto bankowe, masz lokatę, kupiłeś obligacje skarbu państwa, oszczędzasz na emeryturę, nie płacisz od tego podatku. I ten zapis jest w ustawie o podatku dochodowym od kapitałów pieniężnych. Koniec z podatkiem belki od oszczędzających Polaków. Kolejna rzecz to większe wsparcie. Dla osób przekazujących swoje podatki na organizację pożytku publicznego. Obecnie jest tak, że można przekazać te 1,5 procent. Bardzo dobrze, że można, natomiast nie z każdego dochodu. Możecie przekazać z umowy o pracę, z umowy o zlecenie, z działalności gospodarczej, ale nie możecie przekazać tych pieniędzy z ryczałtu. Jeżeli jesteście opodatkowani ryczałtem, to nie możecie. Tutaj Możecie. Jeżeli płacicie podatek dochodowy, to 1,5% tego podatku przekazujecie na organizację pożytku publicznego, niezależnie od czego ten podatek płacicie. Jest to duży krok do przodu i większe wsparcie dla organizacji zajmujących się pożytkiem publicznym, różnego rodzaju organizacji charytatywnych. Zautomatyzowaliśmy też deklaracje podatkowe, wszystko na tych ośmiu stronach. To znaczy, jeżeli płacicie w ciągu roku jakieś zaliczki na podatek dochodowy. To po co potem te same informacje, które Urząd Skarbowy już ma z waszych zaliczek, po co jeszcze raz je macie wpisywać do deklaracji podatkowej? Nie wiem. Tu będzie to robione automatycznie. Masz umowę o pracę, umowę o zlecenie, działalność gospodarczą, płacisz jakieś zaliczki, urząd sam wypełni za ciebie twoją deklarację podatkową. To nie powinno być twoje zmartwienie. To urząd chce od ciebie pieniędzy. Niech oni się tym zajmują, a nie wy. W związku z czym automatyzujemy rozliczenia pit i więcej nie będzie tak, że ludzie, na koniec kwietnia muszą ślęczeć i wypełniać tam skomplikowane deklaracje podatkowe. To nie jest wasze zadanie, to jest zadanie urzędników. Następnie, tu nie każdemu się spodoba, ale musimy też przez to przejść. Drastycznie likwidujemy ulgi podatkowe. To nie powinno być tak, że państwo tym daje wyższe podatki, tym daje niższe, wprowadza jakieś ulgi, z których korzystanie jest bardzo skomplikowane i trzeba pytać doradców, jak można w ogóle z tej ulgi skorzystać. Jak się źle skorzysta, to potem ma się problemy, albo że trzeba wniosek o interpretację napisać, czekać pół roku, żeby się dowiedzieć, czy możemy skorzystać z tej ulgi, czy nie możemy. Wywalamy większość ulg w kosmos. Nie ma ich. To znaczy, z tych wszystkich, nie wiem, dziesiątek ulg zajmujących dziesiątki stron, zostawiamy, zdaje się, pięć albo cztery ulgi, takie najbardziej proste, takie oczywiste, takie, które Polacy polubili, przyzwyczaili się do nich i je zostawiamy, wprowadzamy też jedną nową, natomiast cała reszta w kosmos nie ma. Jakie to zostają ulgi? Ulga na dziecko, na mniej więcej dotychczasowych zasadach, ulga dla młodych, którą już tutaj omówiłem, ulga rehabilitacyjna, której usunięcie byłoby bardzo ciężkie, pr i nie wiadomo, czy byłoby sprawiedliwe, oraz wprowadzam nową ulgę kredytową. Współcześnie mamy problem z tym, że mieszkania są drogie, kredyty są drogie, ponieważ Adam Glapiński tak zarządził naszą inflacją, że prawie do 20% dobiła, zatem poszły stopy procentowe w górę i mało kogo stać teraz na kredyt na mieszkanie, więc uznałem, że to nie powinno tak wyglądać. Bo zobaczcie Państwo, to nie jest przypadek, że mamy jedne z najwyższych, kosztów kredytu w całej Unii Europejskiej. Nawet państwa, gdzie stopy procentowe wcale nie są tak wysokie jak w Polsce, albo nawet są wyższe, nie mają tak wysokich odsetek od kredytów. Dlaczego? Ponieważ państwo reguluje rynek bankowy, nie wprowadza, nie dopuszcza na niego konkurencji, prowadzi do powstania takiego oligopolu banków, które razem z państwem łupią Polaków wysokimi odsetkami. I państwo nie jest zainteresowane tym, żeby coś z tym zrobić. A dlaczego? Ponieważ jak banki zarabiają na was, to państwo potem opodatkowuje banki, ma z tego jeszcze więcej pieniędzy. Więc należy ten mechanizm złamać. Chodzi o to, żeby państwo, które reguluje ten rynek, również wreszcie miało jakikolwiek interes w z tym, żeby odsetki od kredytów były trochę niższe. A jak oni to zrobią, to już jest ich problem, nie mój. W każdym razie, po wejściu w życie tej ustawy, każdy kredyt na jedno mieszkanie lub dom, będziecie mogli sobie wrzucić w koszty. To znaczy, macie umowę o pracę, albo umowę zlecenie, albo działalność nawet gospodarczą. Kupiliście jedno mieszkanie lub dom na kredyt, to odsetki od tego kredytu są dla was kosztem uzyskania przychodu. Hipotetyczny bardzo przykład. Zarabiacie 5000 złotych, płacicie 2000 złotych odsetek od kredytu, to te 2000 złotych zmniejszają wam dochód. I do, zarabiacie tylko 3000 zł, a nie 5000 zł. Przecież wy tych pieniędzy na oczy nie widzicie. Wpadają nam wam, wam na konta, wy zaraz je przekazujecie do banku. Jaki to jest wasz dochód? Kto tu się dorobił na płaceniu odsetek od kredytu? To nie jest wasz dochód i od tej pory nie płacicie od tego podatku. Więc każdy, jeżeli macie jeden kredyt, albo jeżeli macie więcej kredytów, to jeden z nich. Odsetki od tego kredytu, nie rata kapitałowa, ale odsetki od tego kredytu będą dla Was od teraz kosztem uzyskania przychodu, dzięki czemu raz osoby, które mają teraz problem ze spłacaniem tych wysokich kredytów, bo dali się oszukać Glapińskiemu, który ich zapewniał, że nie będzie żadnego podnoszenia stóp procentowych, dostaną jakąś rekompensatę, a dwa, państwo będzie wreszcie miało interes w tym, żeby skończyć z tą dziczą na polskim rynku bankowym, gdzie banki do spółki z regulatorami, z rządem łupią Polaków jak tylko, Chcą. Kończymy z taką polityką, cywilizujemy polski rynek bankowy. Kolejna rzecz, tym razem dla przedsiębiorców. Każdy przedsiębiorca wie, że polski podatek dochodowy jest wyjątkowo porypany. Jedną z charakterystyk tego porypania polskiego systemu podatkowego jest to, że trzeba wszystko amortyzować na dwa razy. To znaczy mamy amortyzację bilansową w ustawie o rachunkowości i amortyzację podatkową w ustawie o podatku dochodowym. Jak kupujecie środek trwały, to wasze księgowe raz go amortyzują księgowo, drugi raz go amortyzują podatkowo. Macie dwie różne stawki amortyzacji, dwa różne odpisy podatkowe, dwa różne, często dwie różne wartości początkowe na takiego środka trwałego. Po co? Po co to tak komplikować? Czemu nie można raz tylko amortyzować? A może trzy razy byście amortyzowali? To 10 lat jeszcze się parawo podatkowe będzie rozwijało tak jak teraz. Będziecie mieli cztery różne metody amortyzacji. Jeden środek trwał, będziecie cztery razy amortyzowali. Koniec tym. Wracamy do początku. Robimy tak, że jest tylko jedna amortyzacja. To znaczy wprost odnosimy się do amortyzacji bilansowej na podstawie ustawy o rachunkowości. I wywalamy... Przepisy o amortyzacji ustawy o podatku dochodowym. Niech się księgowi zajmą amortyzacją. Nie podatkowcy nas to w ogóle nie interesuje. Raz tylko amortyzujecie wasze środki trwałe. I każdy, kto wie, jakie są środki trwałe w jego firmie, rozumie, jak to jest świetna sprawa. Bo w tym momencie jest tak, że kupujecie sobie na przykład mieszkanie i musicie je tam przez 40 czy 50 lat amortyzować, czy tam jakiś dom, czy fabrykę, czy magazyn i wydajecie pieniądze, a te pieniądze nie są waszym kosztem w żadnym sensownym terminie. Minie, teraz będą. Dzięki temu, że ujednolicamy przepisy dotyczące amortyzacji. Kolejna sprawa. Wywalamy te wszystkie wydatki, które nie mogą być kosztem uzyskania przychodu, bo to jest paranoja, proszę Państwa. Prowadzicie firmę, wydajecie rzeczy. Pieniądze na rzeczy związane z waszą firmą, na usługi związane z funkcjonowaniem waszej firmy. Po czym otwieracie ustawę o PIT, a tam jest z 30 czy 50, zdaje się, rodzajów wydatków, które są wydatkiem waszej firmy, ale z niewiadomych nikomu przyczyn nie są kosztem uzyskania przychodu czyli zapłaciliście coś, za coś jeszcze potem od tego wydatków efektywnie płacicie podatek dochodowy. Paranoja. Jednym z takich przypadków osobliwych jest brak możliwości wrzucenia w koszty wszystkich wydatków na samochód osobowy. Bo Państwo sobie myśli, że jak spółka kupuje samochody, którymi jeżdżą pracownicy, dajmy na to przedstawiciele handlowi, to oni jeżdżą nimi dla zabawy i nie można tego uznać kosztem w firmie w całości, tylko w jakiejś tam części. W tym samym czasie kosztem w całości może być jacht, może być hulajnoga, może być koń, może być odrzutowiec, może być w zasadzie wszystko, co nie jest samochodem osobowym, a samochodem osobowym nie. Jak sobie przedsiębiorca będzie chciał kupić lektykę, będzie chciał sobie kupić jacht, prywatny odrzutowiec albo nawet balon, w całości w kosztach rozliczy. Jak ten sam przedsiębiorca kupi sobie, nie wiem, Mercedesa za 400 tysięcy, o to, to już nie wolno, to luksusowy wydatek. Mercedesów nie można wrzucać w koszty, tylko można wrzucać jakieś, nie wiem, Gulfstreamy w koszty, czy jakieś inne jachty. Tutaj skarbówka nie ma z tym problemu. A my widzimy jednak z tym problem, to jest troszeczkę niekonsekwentne, więc koniec z tym. Macie samochód firmowy, to nie z waszym kosztem. Koniec gadania. Nie ma czegoś takiego, że część tylko wydatków na samochód jest kosztem, a nie część nie. Cały samochód, jeżeli służy dla prowadzenia działalności gospodarczej, jest kosztem uzyskania przychodu. I tyle. Nie wchodzimy dalej w te szczegóły, nie zastanawiamy się, nie robimy kilometrówek, nie tworzymy papieru. Po prostu jeździmy tym samochodem i wydatki na ten samochód wrzucamy w koszty. Liberalizujemy te przepisy dotyczące leasingu, to znaczy znowu ujednolicamy je z ustawą o rachunkowości, bo jak ktoś już się natrudził i umieścił te przepisy w ustawie o rachunkowości, to po co jeszcze raz to samo tylko że w gorszej formie umieszczać w przepisach dotyczących podatku dochodowego. Więc jak macie samochód w leasingu Cały leasing idzie w koszty i nie wracamy więcej do tego tematu. I takich rzeczy, które sprawiamy, że będą kosztem uzyskania przychodu, będzie całe mnóstwo, bo z tych 50 wyłączeń zostawiliśmy w zasadzie kilka. Gdybyśmy zostawili więcej, to ta ustawa miałaby znacznie więcej niż 25 stron. A dlatego ma mało. Na przykład... Teraz, jak wydajecie pieniądze, na przykład na przekąski w firmie, albo na obiad dla kontrahenta, albo nie wiem, na imprezę firmową, to wstajecie na głowie i myślicie, czy to będzie koszt, czy to nie będzie koszt, czy to będzie wydatek na reprezentację, czy nie będzie wydatek na reprezentację. I. Opinie są różne, są interpretacje, że jak restauracja, z się, w której się widzicie z kontrahentem, jest ekskluzywna, no to to już nie jest koszt. Chyba, że jest ekskluzywna, to wtedy może być koszt. Ale jeżeli przy stolik oba, obok was ktoś zamówi drogiego szampana, a wy go nie zamówiliście, wy sobie zamówiliście kolę, ale już byliście w ekskluzywnym miejscu, to, to ta kola była tam bardzo reprezentacyjna i nie może być kosztem. To jest paranoia. Zastanawianie się, co jest kosztem, co nie jest kosztem w kosmos. Jeżeli wydatek spełnia ogólną definicję, to znaczy. Służy uzyskaniu przychodu lub zabezpieczenia źródła przychodu, to jest kosztem, i tam zostawiamy zaledwie kilka wyłączeń, zupełnie prostych i oczywistych dla każdego. Więc nie ma więcej zastanawiania się, czy coś jest kosztem, czy coś nie jest kosztem. Wszystko, co służy waszej firmie, z drobnymi wyjątkami, jest kosztem. Idziemy dalej. Wyobraźcie sobie Państwo, że zupełnie z niczego wynika to, że mamy ograniczenie do 2 milionów euro w ustawie o podatku ryczałtowym oraz w umożliwiające Wam prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Do tej pory tam były 2 miliony euro i zapytaliśmy Biuro Analiz Sejmowych, a czemu to jest 2 miliony euro? Czy Unia Europejska nie pozwala więcej? A być może są jakieś inne problemy. I dowiedzieliśmy się, że wynika to z niczego. A z czego, skoro z niczego to nie wynika, to my sobie to podnosimy do 10 milionów euro. Czyli, jeżeli jesteście przedsiębiorcą i wasze przychody. Są na poziomie 7, 8, 9 milionów euro, to również będziecie mogli być na ryczałcie. A nie tak jak teraz, że musicie przechodzić na podatek dochodowy. Podobnie uproszczona księgowość. Przy obecnej inflacji to zaraz cała, cała polska przedsiębiorczość będzie przekraczała z przychodami 2 miliony euro. Po co się tak ograniczać? Kogo zmuszać i po co, jak ma małą firmę? Do tego, że koniecznie musi prowadzić pełną księgowość. W Polsce nie ma w tym momencie tulu księgowych, żeby te wszystkie firmy były na pełnej księgowości. Każdy, kto ma spółkę, wie, jakim dużym problemem jest znalezienie dla niego księgowej, która mu ogarnie pełną księgowość. Jest mnóstwo księgowych, które znają się na KPJR-kach. One mają coraz mniej roboty, bo ludzie przechodzą na rycza, to bo muszą przejść na pełne księgi, bo przeszli na spółki. Upraszczamy to. Masz jednoosobową działalność gospodarczą, nie wiem, spółkę jawną, przychody do 10 milionów euro, możesz iść na kapiejerkę, jak chcesz możesz mieć pełną ale nikt Cię nie zmusza. Możesz być na kapelierce, możesz być na ryczałcie. Nie ma powodu, żeby wam tego zabraniać. My wam tego nie zabraniamy. Kolejna dobra wiadomość również dla właścicieli działalności na ryczałcie. Obecnie tu wam pokazywałem, jak macie ustawę o ryczałcie, to ma ponad grube 100 stron. U nas robimy prościej. W naszej ustawie o podatku dochodowym z działalności gospodarczej zaczynamy od takich e, informacji. Od przepisów ogólnych, które zajmują stronę z kawałkiem, a następnie tu sobie spójrzcie, mamy rozdział podatek od ryczałtu. Podatek od ryczałtu zaczyna się tutaj, a kończy się tutaj, tak? Tu o. Mniej więcej jedna strona A4. Skróciliśmy te przepisy stukrotnie. Da się, da się, tylko trzeba chcieć, a my chcemy. Stąd. Obecnie to wygląda jak zwykle w Polsce, czyli jak w Zo. Jeżeli Opodatkowujecie się ryczałtem, no to wchodzicie na ustawę o ryczałcie i tam jest kilkanaście stawek tego ryczałtu, każda do jakiegoś różnego rodzaju działalności, i wy w końcu nie wiecie, jaką stawkę ryczałtu musicie płacić. W związku z czym pytacie do gusu, jaką stawką PKW-u jest to, co wy tam robicie. GUS Wam odpowiada po pół roku, bo się nie wyrabia, bo wszyscy pytają, bo nikt nie wie. I nie wiadomo, zwłaszcza informatycy nie wiedzą, czy to 8,5, czy to może 12, czy 4. 15 może, nikt nie wie. Teraz będzie wiadomo. To znaczy, redukujemy, bo jak przepisy mają się zmieścić na jednej stronie, to niestety więcej to nie może. Stawkę ryczałtu, proszę Państwa, do dwóch stawek. To znaczy, jeżeli zajmujecie się działalnością wytwórczą albo handlową, tak, to 3% od przychodu, a jak działalnością usługową, to 8. Bo teraz jest tak, że jak ktoś miał szczęście, to z usługi, która nie generuje mu żadnego kosztu, to płaci 8,5% podatku. Jak ktoś miał trochę mniej szczęścia, to płaci 12%, inny 14%, jeszcze inny 15%. Czemu? Nie wiem. Nie widzę żadnego uzasadnienia, żeby dwóch ludzi wykonujących jakieś wolne zawody jeden płacił 15%, inny 14%, inny 12%, jeszcze inny 8,5%. To nie ma żadnego sensu. Obecna ustawa o ryczałcie nie ma sensu, a my ten sens jej nadajemy: świadczysz usługi 8%. Sprzedajesz coś lub wytwarzasz, działasz w takim biznesie towarowym, 3%. I nie ma miejsca tutaj na zastanawianie się, nie ma miejsca na bombardowanie Gusu tysiącami zapytań, czy to jest takie PKWIU, czy to jest inne PKWIU. Usługa 8%, towar 3%. Każdy jest w stanie rozróżnić towar od usługi, tu nie ma wielkich problemów i wszystko będzie jasne. Stąd upraszczamy drastycznie ryczałt. Dalej, rozszerzamy ten ryczałt również na spółki partnerskie, bo z nieznanych mi do tej pory przyczyn spółki partnerskie były wykluczone z możliwości płacenia ryczałtu. Nikt nie wie, czemu były wykluczone, więc nikt nie zapyta, czemu je wykluczamy, więc przechodzimy do kolejnego... Punktu, to znaczy rozszerzamy ryczałt w zasadzie na wszystkie rodzaje działalności, które mogą wykonywać osoby fizyczne. Do tej pory były tam wyłączenia, ostatnio na szczęście dużo mniej. To my te wszystkie wyłączenia do kosza nie ma wyłączeń, prowadzisz działalność gospodarczą, masz przychody poniżej 10 milionów euro, to po prostu możesz płacić ryczałt. Teraz nawet były tego rodzaju dziwne wyłączenie, że jak masz małżonka, który tam ma jakąś formę, to ty wtedy możesz tylko jakąś formę, a nie inną. Po co to komu? Masz działalność poniżej 10 milionów euro. Jeżeli chcesz, idziesz na ryczałt, nie chcesz, idziesz na podatek dochodowy 12% i tyle. I to jest tak proste, jak tylko yy, można. Dalej. Obecnie w ustawach podatkowych mamy pewnie z pięć różnych definicji prowadzenia działalności gospodarczej Robionych po to, żeby nikt już nie wiedział, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy jej nie płaci. Wywalamy w kosmos. To znaczy zostawiamy dwie. Niestety aż dwie. Przyznaję się, jest mi strasznie wstyd, że zostawiamy aż dwie, ale przez Unię Europejską musimy zostawić dwie. Zapamiętajcie generalną zasadę. Jak coś jest źle, to przez Unię Europejską, zwłaszcza w podatkach. Więc zostawiamy dwie definicje działalności gospodarczej. I czy to jest ustawa o czy to jest ustawa o płatach lokalnych, czy to jest ordynacja podatkowa, bez znaczenia. Wszyscy będą się odnosić do jednej definicji działalności gospodarczej, poza watowcami, którzy przez Unię Europejską będą mieli drugą definicję działalności gospodarczej, ale to już nie moja wina, wina Unii Europejskiej, trzeba się z tym niestety na razie pogodzić. Dalej, to już dla, to regulacja albo brak regulacji dla już zaawansowanych, to znaczy sprzedaż ogółu praw i obowiązków, opodatkowany będzie tak jak zbycie udziałów i akcji, bo z tym niestety było mnóstwo problemów. Dalej, jeżeli pożyczacie coś, na przykład do swojej spółki osobowej, to będziecie mogli te odsetki rozliczyć jako koszt uzyskania przychodu. Doprecyzowujemy podatkową sytuację spółki cichej oraz konsorcjów. Ponieważ istnieją konsorcja, istnieją spółki ciche, należy się z tym pogodzić, prawo to dopuszcza, to niech będzie wreszcie wiadomo, jakie podatki trzeba od tego płacić. A nie, że trzeba składać wnioski o interpretację, każdy pyta, każdy dostaje potem inną wiadomość i nie wiadomo, jak to płacić. Wiemy już, jak płacić, doprecyzowujemy: podatki muszą być niskie, ale i proste, żeby każdy wiedział, jak należy je płacić. Dalej, te ulgi, o których mówiłem. To one nie będą tylko w umowie o pracę, w umowie zleceni i tak dalej, będą też dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Do tej, pory, do tej pory mnóstwo ludzi prowadzących działalność gospodarczą nie ma dostępu do tych ulg, a teraz je rozszerzamy, jesteś przedsiębiorcą, masz dziecko, masz ulgę na dziecko, nikt się nie będzie tym przejmował. Dalej, jeżeli płacicie grzywne albo na przykład jakieś karne odsetki, to nie możecie ich wrzucić w koszty, mimo że jest to koszt związany z, waszym, z waszą firmą, z waszą działalnością. No to już możecie, jeżeli ta ustawa wejdzie oczywiście, bo upraszczamy podatki. Dalej, przedsiębiorcy teraz skła płacą składki na PFRON i nikt nie wie czemu, a przynajmniej ja nie wiem, dlaczego składki na PEFRON nie są kosztem uzyskania przychodu. Bo nie są, bo ktoś wymyślił na tych 500 stronach, że a, jak płacą składki na PEFRON, to one nie będą kosztem uzyskania przychodu. Wywalamy w sensie składki na PFRON zostają, ale są kosztem uzyskania przychodu, bo są przecież kosztem w waszej działalności gospodarczej. Idziemy dalej. Mamy tak zwane transakcje rajowe z rajami podatkowymi. Robione to jest po to, żeby jakiś cwaniak nie założył sobie spółki gdzieś na saszelach, nie fakturował swojej spółki w Polsce za jakieś doradztwo czy usługi marketingowe i nie musiał w ogóle płacić dzięki temu podatków, bo kiedyś ludzie tak robili, więc tam jest mnóstwo limitów i ograniczeń. Koniech mi ktoś mądry wytłumaczy, a po cholerę ograniczenia tak daleko idące w świadczeniu usług dla rajów podatkowych. Dajmy na to, że mamy programistę w Polsce, którego klient jest z Hongkongu. To po co? Po co my robimy problemy programiście, który wystawia fakturę do Hongkongu, tak? Za które ktoś płaci pieniądze do Polski, które on w Polsce chce opodatkować. To nie służy. Ucieczce z opodatkowaniem służy opodatkowaniu. Czemu utrudniamy ludziom opodatkowanie się? Ja tego nie rozumiem. W Polsce te przepisy dotyczące oczywiście rajów podatkowych są niesamowicie skomplikowane. To jest słynna sprawa sprzed roku, dwóch, kiedy ktoś mądry na tych 500 stronach mądrych ustaw podatkowych wymyślił, że jeżeli kontrahent, chyba waszego kontrahenta, jeśli się nie mylę, wypije kawę na lotnisku w Hongkongu, to Wy macie przerąbane, jeżeli nie stworzycie dużej dokumentacji. Jaki był sens tych przepisów, to ja nie wiem, ale widać, jakie duże problemy są przy tych transakcjach rajowych, więc zmniejszamy te problemy, a już na pewno przy eksporcie. Eksportujecie usługi do rajów podatkowych? Bardzo dobrze! Róbcie tak dalej, zapłacicie w Polsce podatek, my będziemy szczęśliwi. Dalej mamy tak zwany exit tax. Tak kiedyś w zamierzchłych czasach był chłop przywiązany do ziemi, to teraz inwestorzy zostali przywiązani do ziemi w Polsce, bo Unia Europejska wymyśliła, a nasi tutaj twórcy, twórcy prawa podatkowego to rozbudowali, że jak ktoś ma spory majątek, minimum parę milionów złotych w akcjach w Polsce i chce się z Polski wyprowadzić, bo już nie może na tych ludzi patrzeć, chce się przeprowadzić, nie wiem, do Szwajcarii, do Stanów Zjednoczonych, zwiedzić świat, cokolwiek, zmienić polską rezydencję podatkową, to musi zapłacić exit tax, czyli 19% od majątku, który ma i którego nie zamierza sprzedać. Macie, dajmy na to, akcję Orlenu za 20 milionów złotych i chcecie na 3 lata wyjechać do Kalifornii, bo wam słońca brakuje. To państwo mówi wam, to płacicie 19% od tych 20 milionów, jesteście 3 miliony 800 tysięcy w plecy. Czemu? Nie wiem. Przywiązanie inwestora do ziemi w Polsce jest. Jeszcze Unia tego nie wymaga, bo Unia chciała, żeby exit taxy były tylko od spółek. To znaczy, jak spółka robi taki numer, to płaci podatek, a nie jej właściciel, udziałowiec, osoba fizyczna. Wywalamy w kosmos. Nie przywiązujemy inwestorów do ziemi w Polsce. My chcemy, żeby oni się tu sprowadzali, żeby przychodzili tu ze swoim kapitałem i nie mówimy im, że jak będą chcieli wrócić z powrotem do siebie, to ich opodatkujemy. Nie. Exit tax. Tylko minimalnie potrzebny, tak jak każe Unia Europejska. Nie dodajemy do tego swoich własnych głupot. Dalej. Ujednolicamy ulgę na złe długi, w cicie, w picie, w wacie, żeby wszędzie wyglądała tak samo. No i ją liberalizujemy, żeby dużo łatwiej można było z niej skorzystać, bo co to za biznes, że świadczycie usługi i ktoś wam nie płaci, a wtedy wy macie przerąbane i musicie się potem bujać z urzędami, żeby jakikolwiek podatek, który już zapłaciliście od tych yy, przychodów, których nie osiągnęliście, żeby sobie zwrócić, nie powinno to tak wyglądać. Liberalizujemy, cywilizujemy ulgę za złe długi. Przypominam, że tekst tych trzech ustaw jest na githubie, link macie w opisie tego Filmu możecie sobie przeczytać, skomentować, uzupełnić. Być może o czymś zapomnieliśmy, być może coś jeszcze można wywalić. Takie głosy będą najmilej widziane, bo może przeoczyliśmy i zostawiliśmy jakąś zbędną rzecz. To z chęcią ją usuniemy, ale idziemy dalej, bo już powoli się zbliżamy do końca. Wywalamy. Do rozporządzeń, mnóstwo zwolnień przedmiotowych. Bo na przykład obecna ustawa o PIT jest śmietnikiem. Na 500 stronach jest mnóstwo śmiecia. Na przykład mamy tam taki punkt 106, że od podatku dochodowego wolne są. Słuchajcie, odszkodowania otrzymane na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, wypłacane osobom poszkodowanym na skutek działań wojennych, nie niezgadniecie gdzie? W Kuwejcie 30 lat temu i ten kwiatek do tej pory siedzi w naszym. Prawie podatkowym, a czemu tam siedzi, to nikt nie wie, więc już nie siedzi i te inne kwiatki wyrzucamy. To znaczy, jak ktoś wprowadza jakiś zasiłek, na przykład, i chce, żeby on był wolny od podatku, to niech sobie albo w tej ustawie to wprowadzi, albo my to do rozporządzenia przepiszemy, gdzie te wszystkie zwolnienia będą, tak żeby komu innemu to nie zajmowało głowy. Dalej, cywilizujemy to w tej ustawie o kapitałach pieniężnych. Rozliczenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku kopania kryptowalut, bo obecnie jest niestety tak, jakaś mądra głowa w ministerstwie to wymyśliła: że jak macie kopalnię kryptowalut i kupujecie koparki, do tego zasilacie je prądem i wynajmujecie sobie magazyn, gdzie to wszystko trzymacie. To to nie jest kosztem uzyskania przychodu. Wy za to płacicie, ale to. Nie, to nie jest koszt. Jak kryptowaluty tak samo, z powietrza się biorą, nie wymaga to kapitału, nie wymaga to wysiłku. Cywilizujemy to. Kopiecie kryptowaluty, macie z tego powodu koszty, rozliczacie te koszty, a nie że płacicie podatek od przychodu. To ta regulacja wywaliła wszystkie legalne kopalnie kryptowalut z Polski. Jak zostały to nielegalne, bo nie opłacało się robić legalnie tutaj biznesu. Absurd. Dalej, detal dla pasjonatów. Ucinamy spory dotyczące rozliczenia straty, ulg i kosztów w zarządzie sukcesyjnym. Obecne przepisy były po prostu złe, teraz będą proste. Jasne, możecie sobie przeczytać. I to tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze zmiany. To znaczy, 500 stron zastępujemy 8, 8, 25 tyloma stronami, każde przypisane do konkretnej działki, ale to jest dopiero początek naszych prac, ponieważ nasi eksperci tutaj pod przewodnictwem mecenasa Aleksandra Serwińskiego, którego jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, pracują nad kolejnymi projektami. Mamy już dosyć mocno zaawansowane prace dotyczące CIT-u, prace dotyczące VAT-u, prace dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne, bo tam też mamy kilka bardzo fajnych pomysłów. I jeszcze jak czasu starczy, to jeszcze się za ordynację podatkową weźmiemy, bo to znowu wszyscy eksperci mówią, że ono jest bez nadziejna, że jest zła, że jest już nie powiem do czego, że ciężko się z niej skorzysta, ale poprawić się nie da. No, my nie wiemy, że się nie da poprawić, więc ją poprawimy i będzie zgrabniej. Natomiast takie spoilery, żebyście wiedzieli, że jest na co czekać, sobie wynotowałem kilka rzeczy, które nas czekają już na pewno w tej ustawie, bo je przemyśleliśmy, wydaje nam się, że są właściwe, więc spodziewać się można kolejnych prezentów. I to będzie tak, że jak mamy składki na... Yy, ubezpieczenia społeczne. Będzie prościej. Ja tu kiedyś nagrałem taki filmik na pół godziny, gdzie mówiłem, jak jest składkowane umowy o pracę, stanie się nieaktualny. Będziemy mieli kwotę netto, mnożymy przez jakąś tam stawkę i mamy y, kwotę brutto, tak? Będzie prosty i jasny system w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców będzie stała, jak przed nowym ładem. Nie będzie zależna od dochodu, bo to niesprawiedliwe. Mówiłem wiele razy, że bez sensu płaci kilka tysięcy za ten kij do walenia w szybę, żeby dostać skierowanie do lekarza. Z Specjalisty za dwa lata nie. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców będzie stała, nie będzie zależna od dochodu. No i oczywiście będzie kosztem uzyskania przychodu. Bo jak płacicie składkę z waszej działalności, to jest wasz koszt, to jest wasz wydatek i nie rozumiem, czemu nie miał być kosztem uzyskania przychodu. Dalej, ZUS dla przedsiębiorców będzie dobrowolny. Przedsiębiorca chce, to płaci ZUS i wtedy on jest jego kosztem. Przedsiębiorca nie chce, to nie płaci zus -u. I nikt go do tego nie zmusza, jesteśmy wolnymi ludźmi, sami bierzemy to ryzyko na siebie, jesteśmy panami swojego własnego losu, możemy zbankrutować, możemy się zadłużyć, możemy popaść w długi to jest nasz biznes i to jest nasze ryzyko, że nie oszczędzimy sobie kasy na emeryturę, nie państwa. Co za tym idzie, przedsiębiorcy nie będą musieli płacić ZUS-u. Teraz też nie muszą, mogą przejść na spółkę ZO na przykład i też nie płacą ZUS-u. Nikt ich nie zmusza. Nie zmuszamy ludzi do przechodzenia na spółki ZO, żeby nie płacili ZUS-u, po prostu nie będą musieli go płacić. Płacić. Zrobimy bardzo fajną ulgę dla emerytów, tak żeby zachęcić ich do nieprzechodzenia na emeryturę, żeby dalej pracowali. Szczegółów się dowiecie później, ale będzie fajna. To już Wam teraz obiecuję, bo niektórzy nam mówią, że my nie mamy żadnych pomysłów dla osób starszych. Mamy i to bardzo dobre. Pozwalimy im się dużo yy, taniej i dużo lepiej dorobić. Dalej. Rozszerzymy definicję waluty wirtualnej, bo teraz każdy kto siedział w temacie to wie, że jak zajmuje się jakimś NFT czy jakimiś tokenami to nie jest zupełnie oczywiste, że to są waluty wirtualne i możecie to opodatkować tym 19% podatkiem. Jest ryzyko, że to jest dużo wyższy podatek. To już nie będzie. Tokeny, NFT traktujemy tak jak kryptowaluty jak wprowadzimy te przepisy. No i, tak jak już mówiłem wcześniej, zmienimy definicję działalności gospodarczej, ale to nie będzie w ustawie podatkowej, dzięki czemu sportowcy i artyści bez żadnych wątpliwości będą mogli prowadzić działalność gospodarczą. I te wszystkie cuda, proszę Państwa, na tylu stronach. Da się? Da się, tylko trzeba chcieć, i my chcemy. Podsumowując. Teksty tych trzech ustaw w githubie, link macie wielokrotnie już w tym materiale pokazany oraz w opisie do tego materiału. Jeżeli macie uwagi, w szczególności powtarzam, bardzo bym chciał, żeby te uwagi były od specjalistów, od ludzi zawodowo zajmujących się podatkami dochodowymi. Mam nadzieję, że te uwagi będą konstruktywne. Jeżeli ktoś chce tam pisać bluzgi, to niech sobie daruje, bo to nie ma absolutnie żadnego sensu. Ale jeżeli ktoś ma Uwagi konstruktywne, powie, o tym zapomnieliście, albo tu jest taka luka, która sprawi, że nikt nie zapłaci żadnego podatku, to my z chęcią tą lukę załatamy. Intencją tych ustaw nie jest to, żeby już nikt nie płacił żadnych podatków, to byłoby piękne, ja wiem, kiedyś tam dojdziemy, ale jeszcze nie teraz, bo mamy dużo wydatków. Intencją jest to, żeby podatki były niskie, proste i sprawiedliwe, i takie będą. Więc jeżeli ktoś ma uwagi konstruktywne, zauważył, że zrobiliśmy błąd. Pomyliliśmy się, coś zrobiliśmy źle, o czymś nie pomyliliśmy, o czymś nie pomyśleliśmy. Błądzić jest rzeczą ludzką, więc tak. Jest bardzo prawdopodobne, że zrobiliśmy kupę błędów i bardzo czekamy na wasze komentarze i prośby i zwrócenie nam uwagi tak, żebyśmy te błędy naprawili, żebyśmy Jesienią po zrobieniu bardzo dobrego wyniku w wyborach mogli pójść do Sejmu z tymi ustawami i wprowadzić wreszcie w Polsce niskie i proste podatki. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia!